Druk numer 388 projekta zarządu w sprawie korekty uchwały numer 312 z dnia 20 listopada 2015 roku dotyczącym podziału środków finansowych przeznaczonych na zadania powierzone w zakresie remontów dla szkół oświatowych przewidzianych do realizacji w 2013 roku. Paragraf pierwszy. Zmienia się zakres rzeczowy zadania pod nazwą przedszkole nr 162 ulica Kazimierza Odnowiciela 4. Malowanie ścian wewnętrznych w przedszkolu etap pierwszy, kwota 27 tysięcy. Na zadanie pod nazwą przedszkole nr 162 ulica Kazimierza Odnowiciela 4. Malowanie cyklinowanie parkietów, kwota 27 tysięcy. Paragraf drugi. Zmienia się zakres rzeczowy zadania pod nazwą przedszkole nr 162 filia ulica Duchacka 3. Izolacja przeciwwilgociowa, wykonanie izolacji pionowej, konsumacja, kwota 28 tysięcy. Na zadanie pod nazwą przedszkole nr 162 filia ulica Duchacka 3, izolacja przeciwwilgociowa, malowanie i cyklinowanie parkietów, kwota 28 tysięcy złotych. Paragraf trzeci. Zmienia się zakres rzeczowy zadania pod nazwą przedszkole nr 65 ulica Strzelców 5. Remont kuchni wraz z zapleczem, kontynuacja, kwota 10 tysięcy. Na zadanie pod nazwą przedszkole nr 65 ulica Strzelców 5. Wymiana kaloryferów w salach zabaw dzieci, kwota 10 tysięcy złotych. Paragraf czwarty. Zmienia się zakres rzeczowy zadania pod nazwą przedszkole nr 123 filia ulica Stanisława Zeskarbierza. Wykonanie podjazdu dla wózków przy schodach wejściowych 3 tysiące złotych. Na zadanie pod nazwą przedszkole nr 123 filia ulica Stanisława Zeskarbierza. Remont instalacji elektrycznej w sali teatrycznej, kwota 3 tysiące złotych. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram dyskusję. Pani Ania, pan tu? Ja chciałam zapytać, skąd w paragrafie pierwszym taka zmiana, dlatego że no, przy remoncie to najpierw się nowe ściany, a później się cyklinuje i nowy parkiet. Otrzymaliśmy pisma z placówek tutaj, pozwolę sobie ewentualnie przedstawić państwu. To są wnioski, które otrzymaliśmy z placówek tutaj, że wnioskują, powiedzmy, pieniądze mogą pozostać w pojedynczym zakresie, więc zostały zapisy na wniosek tych placówek pozmieniane, jakby rozszerzone. Tak mamy w paragrafie pierwszym, Kazimierza Odnowiciela 4, malowanie ścian wewnętrznych w przedszkolu etap pierwszy, kwota... Pani Aniu, przepraszam. Ja tylko chciałam po prostu... To nie wiem, to czy pani radna Ania Wandów złożyła wniosek do zarządu, żeby wyjaśnił, czy do pani, czy Ani Elipazowskiej? Ja przyjmuję każde wnioski. Ja bym chciał wyjaśnić, to przepraszam, skończę tą wypowiedź, jeżeli będą jakieś uwagi, pani Aniela Wandówkiewicz też doda jeszcze, jak będzie miała jakieś bardzo zgłoszą. Więc tak jak mówię, zmiana jest w paragrafie pierwszym, przedszkole nr 162, ulica Kazimierza Odnowiciela 4, malowanie ścian wewnętrznych w przedszkolu, zmieniamy na paragraf, malowanie, które jest i cyklinowanie parkietów, jest to na wniosek placówki. Placówka chciała, aby pozostałe środki nie przepadły jej, tylko zostały wykorzystane w tej placówce. To samo się tyczy po następnych punktów, tak samo jest to na wniosek klasy dziewczyn. Jeżeli bym tutaj pani radna Ania Wazowicz dodała w tej sprawie bardzo dobrze. Z tego, co ja się zorientowałam w rozmowie z panią dyrektor, to ona wykonała już malowanie, więc te środki byłyby właśnie przeznaczone na parkę, żeby się nie zmarnowały, bo ona część swoich środków dołożyła, więc... No. Więc kolejność została wykonana. Przepraszam, czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi? Dziękuję bardzo. Przystąpmy do głosowania. Kto jest za poparciem projektu uchwały zarządu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie ma, kto jest przeciw, nie ma. Radny chwilę uchwałę. Jeszcze przepraszam, jak będziesz, to będziesz do głosu. Dobrze. Dobrze. Dziękuję bardzo.